Siemaczko, cześć, witajcie, to Xero i dzisiaj trochę nietypowo, ponieważ zrobiłem takiego mini throwbacka. Tak, słuchajcie, może nie każdy z was wiedział o sposobie takim, że za pomocą różnych stron, chociażby Wayback Machine, możemy powrócić do jakiejś, do stanu jakiejś strony sprzed nawet kilku lat. Posłuchajcie, więc mi się udało znaleźć kilka wersji z różnych oczywiście lat, mam to, mogę sobie je przełączać i jak sami widzicie, mam tutaj na przykład wszystkie gildie oraz oczywiście ranking, jest naprawdę mnóstwo rzeczy z 2014 roku. Tak jak sami widzicie, na przykład chociażby jest tutaj gildia Hasa, jest dosłownie wszystko co było kiedyś, więc możemy zobaczyć co się tak kiedyś działo. Jak sami zobaczycie, na ekranie jest wszystko ładnie napisane, kiedy na przykład Hasa została założona. Naprawdę, w sumie możecie sobie zobaczyć, w jakiej gildii byliście, jeśli graliście, albo wasi koledzy w jakiej gildii grali. Naprawdę, to jest bardzo fajnego w sumie wrócić do takich czasów, zobaczyć co i jakie kiedyś mieliśmy topki. Jak sami widzicie, nawet ja kiedyś byłem w topce na skafy, tak, teraz jestem freekillem, ale kiedyś to było teraz co innego. Więc możemy tutaj sobie przejrzeć, kurczę, tak teraz jak patrzę też w sumie wszystkie niki, to 2/3 z nich kojarzę, jak się z nimi klepało kiedyś, kurczę, to były czasy. Mega dużo osób kojarzę z tej topki chociażby. A jak sami widzicie, możemy także zobaczyć profile różnych graczy. Wejdźmy sobie na przykład na Spawa i zobaczymy, że Spaw był na przykład w Guild Time. Nie wiem, czy akurat w tym momencie był w Time'ach, chyba nie, ale zobaczymy. Tylko niech się nam załaduje. Ok, ja sobie przejdę na kolejną kartę. Jak sami widzicie, Gildia Boom chociażby, możemy sobie zobaczyć kto tam grał, jaki miał ranking, czy był freekillem, czy nie. Różne rzeczy, naprawdę bardzo fajna opcja. Jak sami widzicie, nawet Freeze był w boomach. Tak, Freeze, youtuber, który teraz ma 500 000 widzów. Tak, to były czasy. A jak widzicie, Spaw był w jakiejś gildii Kill. Także miałem tutaj gdzieś zakładkę, gdzie był w topce. Hasa, tak widzicie, Hasa założona przez Denka. I kto był w tej Hasie, możecie tutaj zobaczyć. Używałem ostatnio tej stronki ogólnie do stworzenia mojego materiału, gdzie ogólnie pokazywałem chyba Hasa kiedyś versus dziś, czy coś takiego. I tam właśnie użyłem tej stronki i na pewno wam się też to spodobało. Kurczę, szkoda, że już tylu youtuberów podchodziło, nie wiem, patrzuć, kurczę, szkoda. Dobra, przejdźmy dalej. Gildia CRPS, tutaj taka ciekawostka, Taku Nippo Studio, jest to na 99% Taku, który w tym momencie ma bodajże 150 tysięcy widzów na YouTubie i nagrywa różne tam filmiki, więc jest to kolejna osoba, która oczywiście z podwórka Minecraftowego wybiwa się na taki ogólnie wysoki poziom na YouTubie. Tak, jest to Taku Nippo Studio z gildii CRPS, kilka razy się z nimi klepaliśmy, chyba na 9 edycji coś takiego. Więc oczywiście, jeśli ktoś to ogląda, no to pozdrawiam, czy także Freeze, czy także Taku. Jak sami możecie zobaczyć, jak się kiedyś zabijało, to były czasy. No i jeszcze na sam koniec inna, oczywiście z 2013, Topka, Twistcola, Mironku, Limonek, Kaparat. Kurczę, te wszystkie niki znam dosłownie, jakby to było niedawno temu w sumie. Jak sami możecie zobaczyć, nie wiem, Gildia Hlas. Lawy zaraz poszukamy. Zobaczymy, czy będzie lawa gdzieś. Gildia Hlas. Może ten nick jakieś kojarzycie, ponieważ niektórzy nawet grają mi do teraz, ale chyba już takich osób jest bardzo mało. Creative.pl, osoba, z którą robiłem MC Xero pół swojego życia. Gumisie. Gildia Pawelsa? Tak, chyba tak. To będzie chyba Gildia Pawelsa. Nikt z was pewnie już nie kojarzy. Może z mojego filmiku będziecie go kojarzyć, ale naprawdę niezła zadymka była z Pawelsem. Tak, Pawels 8, każdy na niego mówił gruby 8. Nie wiem, jak ktoś w ogóle pamięta te czasy, piszcie w komentarzach, ok. Jak sami widzicie, te niki, byłem ogólnie z nimi w gildii, mieliśmy fuzję i byliśmy w połączeniu, więc połowę z tych ników kojarzę. Dobra, zobaczmy jeszcze, czy była gildia Lava. Kurczę, właśnie, nie wiem. Coś nie mogę tej lawy znaleźć, albo po prostu, no najwyżej mi napiszecie, jeśli ją przegapiłem. Gramy na lajcie. O, to jest gildia, którą będziecie pewnie kojarzyć, nawet z tym, dotychczasowych czasów w sumie. Z tych czasów są teraz, okej, okay, light. Okej, okay, zobaczmy, kto tutaj był. Big Fuzzy, na pewno Big Fuzzy go kojarzycie. Quarto, nawet nie wiem, czy nie grał niedawno temu.
Kto to jeszcze może być? Kurczę, Wiskron. To były kozaki. Pamiętam, jak na jednej cały czas się z nimi klepaliśmy, kurde. Dobra. I spróbuję tą lawę znaleźć, ale nie wiem, czy akurat wtedy lawa była. Poczekajcie, lawa. Mam nadzieję, że da się wyszukać, jeśli nie, no to szkoda. O, tam był spaw. No nie da się lawy wyszukać, bo po prostu jej nie było. A załóżmy, o, wejdźmy teraz tutaj na skafa, na trochę inną datę. Bo ogólnie datami mogę zarządzać sobie bez problemu. I zobaczymy zaraz, czy była gildia lawa. Tak, jak będzie gildia lawa, to w sumie nieźle będzie. Ponieważ chcę wam ją pokazać. Gildia lawa. Czy będzie? Oby była. Kurde, nie ma, szkoda. Gildia Rage Quit. O, to też była dobra gildia, pamiętam. Okej, okay, aha, tu jest coś zbugowanego niestety. I tak pokazuje, tu jest coś zbugowane niestety i trochę nam jeżeli wszystko pokazuje. Dobra, to, gildia Boom to wam pokazywałem. LCHD, o, to też była gildia spora. Tylko pewnie tutaj nie wiem, ile będzie osób, zaraz zobaczymy. No, tylko dwie. Szkoda, kurczę, że trochę zbugowane. A coś jeszcze fajnego, będzie jakaś gildia, którą mogę kojarzyć i która być może gra i teraz? Wampiry. To była gildia krew, tak, to była gildia krew. Przez MNK Playa zarządzana. Tak, to była niezła też gildia. Gildia krew, którą na pewno bardzo dobrze kojarzę. No tutaj już akurat mniej ników kojarzę. Ale na przykład Sygud Apel, który był w time'ach, kurczę, niezłe czasy. Dobra, posłuchajcie, o, Obsidian Team, znalazłem, w końcu, udało się. Jak widzicie, tak, gildia lawa, założyciel metalowy. Metalowy ogólnie był taki mem z metalowym, że zawsze ma włosy, kurczę, tłuste. Tak, bo prowadził live streamy i tak każdy pisał, już taki mem się przyjął. Jak sami widzicie, 3 osoby, pewnie się zbugowało, ma jak nawet jest ranking 2063. Zobaczymy, co tutaj Majak porobił. Jak widzicie, Majak trochę był freekillem. Nie no, oczywiście żartuję. Ale jak sami widzicie, Majak trochę ginął, trochę zabijał. To też pewnie się nie zgadza. Więc jak sami widzieliście, tam był inny ranking, tu jest inny, więc też nie mogę się z tym na pewno zgodzić, ponieważ pewnie jakieś błędy tej strony też występują, ponieważ jest to cofnięcie się o kilka lat w sumie. O, zabójstwa 103. No też widzicie, że raczej przy 103 zabójstwach nie miałbym takiego, wiecie, takiego niskiego rankingu. Weakbot. To nieźle. Możemy tutaj zobaczyć, kto zginął ostatnio. Lemon, zobaczmy, kto to był. A, kurczę, nie działa. No, nie wszystko na tej stronie działa, ale naprawdę, jeśli chcecie, linka wam dodam w opisie. Naprawdę możecie sobie zerknąć, co i jak, ale strona naprawdę fajna, ponieważ możemy zobaczyć, na przykład kogoś przyjmujemy do gildii i mówi, no, grałem na skafie, to możecie sobie zobaczyć w sumie, czy rzeczywiście grał na skafie, czy nie, kłamie i w ogóle. Scream King 1337 tuszka po umbanie, zobaczymy co i jak. I tak, Scream 2500 ranku, zginął od Dewciaka i od Denka. Adidas Music, też kolejny youtuber, to chyba coś nagrywa, coś mi się kojarzy. O, Diabolini, to była gildia sexy być może? Nie, gildia kaplica, oj, pomyliłem się. O, Feszker też, kurczę, znana osoba na hardkorze. O, gildia Pota, to akurat nie kojarzę. Chops.pl, to niezły nick. W ogóle pisajcie, jeśli chcecie więcej takich odcinków, bardziej jakichś ułożonych czy coś, bo teraz po prostu chciałem wam pokazać kilka osób tam sławnych i w ogóle, jak to kiedyś było. Oczywiście, no, innych youtuberów, co nagrywają teraz, nie znajdziemy, bo nie grali na skafie, niestety szkoda. Więc jak chcecie jakieś inne odcinki, może uda mi się jakichś youtuberów znaleźć, co nagrywają w tych czasach, to piszcie w komentarzu, zostawcie łapkę. No i posłuchajcie, przy okazji chciałbym jeszcze zaprosić na TeamSpeaka. Nie mówię, od razu chciałbym powiedzieć, że to nie jest jakiś dziadowski TeamSpeak, jest to gsn-ts.rp. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, ponieważ jest tam mnóstwo botów. Macie także dwa darmowe boty muzyczne do kanałów premium. Kanały premium jest bardzo łatwo zatrzymać, więc możecie wbić. TeamSpeak naprawdę godne polecenia, więc ja was tam zapraszam. Jest 1024 sloty są, więc wbijajcie. Dobra, dziękuję także za oglądanie tego odcinka. Jeśli chcecie więcej, zostawcie koniecznie łapkę w górę. No i cześć.